piekło zamarzło. Niemcy likwidują turbiny wiatrowe, aby rozszerzyć kopalnię węgla brunatnego Garzweiler. Tylko szybciutki rzut okiem na piękną buczynę jesienną. Jak podaje dzisiaj z samego rana portal TVP Info, Niemcy usuwają turbiny wiatrowe, by powiększyć kopalnię węgla. Czujecie to? Naczelni ekolodzy Unii Europejskiej likwidują wiatraczki, żeby rozszerzyć kopalnię węgla brunatnego. Przecież u nich ci zieloni wszyscy to na zawał zejdą. Ale do rzeczy. Tamtych wiatraków, co prawda, jest znikoma ilość, bo tam chyba chodzi o 8 sztuk. Tylko chodzi o sam fakt tego, że Niemcy rozwijają teraz wydobycie węgla brunatnego. I pewnie wszyscy pamiętają, a kto nie pamięta, to przypomnę, że my jeszcze nie tak dawno płaciliśmy gigantyczne kary za to, że my u siebie w kopalni Turów wydobywamy węgiel brunatny. Było to niesamowity spór. Kolejna sprawa to nasz rząd odpalił od stycznia tego roku dopłaty, znaczy program za dopłatami wygaszania naszego górnictwa kamiennego. Nie żeby wspomóc górnictwo, tylko żeby je wygasić, czyli mówiąc wprost, dobić. I sprawa, która mnie najbardziej martwi, to jest największa elektrownia węgla brunatnego w Europie, czyli nasz kochany Bełchatów. Z Bełchatową jest taka sprawa, że tam się kończą te złoża, które są obecnie eksploatowane. I jeżeli nie rozszerzymy tej eksploatacji, to kopalnia będzie musiała zostać zamknięta. I uwaga, znaleziono nowe złoża, nowe pokłady węgla brunatnego. Nazywa się to złoże Złoczew. Wystarczyłoby na dość długo. Jest oddalone chyba o 50 albo 60 km na zachód od Bełchatowa. Dałoby się to zrobić, jeżeli by się tam podciągnęło tory. Ale uwaga, nie zgodził się na to generalny inspektor ochrony środowiska. W związku z czym elektrownia Bełchatów, największa w Europie, która jest fundamentem polskiej energetyki, bezpieczeństwa energetycznego, zostanie wygaszana po kolei. Tam już jest plan wyłączania po kolei bloków. Niemcy wiedzą, że nie da się oprzeć bezpieczeństwa energetycznego kraju na odnawialnych źródłach energii, dlatego odpalają po kolei swoje stare elektrownie węglowe, czy rozszerzają wydobycie węgla brunatnego. Bo są mądrzy i wiedzą, że tak się nie da na tym wozie tego oprzeć. Muszą się przeprosić z węglem i niestety narazić się na krytykę tych ekologów. Natomiast co się dzieje u nas? U nas odpalony został w tym roku program wygaszania za dopłatami polskiego górnictwa. 28 miliardów na to, nie żeby wspomóc czy rozwinąć górnictwo, tylko żeby je zlikwidować. Czy na przykład niezgodzenie się Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska na to, żeby rozszerzyć wydobycie węgla Bełchatowa. Skończy się to bardzo, bardzo źle, bo się okaże tak, że my swój węgiel zabijemy, Niemcy rozwiną i będziemy kupować prąd z niemieckich elektrowni węglowych. Fajna ta Unia, tak? Nie każdy węgiel jej przeszkadza. Dobrego dnia.